Łączy nas to, co najlepsze. Marka Lubelskie. Witam na konferencji prasowej po meczu trzeciej ligi grupy czwartej. Dzisiaj w 31. kolejce spotkań. Chełmianka podejmowała Motor Lublin. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-1 dla gości. Są z nami szkoleniowcy obu zespołów, pan Robert Góralczyk, witam serdecznie, oraz Artur Bożyk, również witam serdecznie. I tradycyjnie poproszę o opinię po dzisiejszym spotkaniu trenera zespołu gości. Na początku natura trochę wyznaczyła jakby przebieg tego spotkania, bo ten deszcz na pewno nie był sprzyjający, ale myślę, że zespoły odnalazły się szybko w tym wszystkim. My dobrze weszliśmy w mecz, po zdobyta bramka. Później zaraz, myślę po kilku minutach, druga bardzo dogodna sytuacja, niewykorzystana. W pierwszej połowie jeszcze bramka na podstawowym fragmencie gry, też takim przemyślanym, także to cieszy. 2-0, taki wynik, który często wydaje się już dobry, a jest faktycznie dobry, ale niebezpieczny. Dobrze zaczęliśmy drugą połowę, aczkolwiek może za spokojnie, bo taki przeciwnik jakoś trochę nam oddał pole. Rozgrywaliśmy, utrzymywaliśmy się przy piłce, aż tu nagle błąd przy wyprowadzeniu piłki, strata, rzut karny, 2-1. Podaliśmy tlenu trochę przeciwnikowi, to go mocno napędziło. Później no, mocno pracował przeciwnik na to, żeby gdzieś tam no, dążył do wyrównującej bramki. My też próbowaliśmy się odgryzać swoimi akcjami, no, ale gdzieś nie potrafiliśmy długo. No aż przyszła ta gdzieś chyba przedostatnia minuta, gdzie Szymon Rak bardzo przytomnie zachował się w tym kontrataku. Zrobił to, co potrafi. No, już trafił na obrońcę, który był w polu karnym. Myślę, że to nie najlepsze zachowanie, ale wykorzystał to. Bramka na 3-1. No cóż, cieszymy się. Ja mówię, że w każdym meczu gramy o zwycięstwo po to, żeby pokazać, że jednak pomimo wszystko jesteśmy na dobrej drodze. Wiem, że nie już do realizacji tego celu nadrzędnego, który był na początku, czyli do awansu, bo to gdzieś tam sobie popsuliśmy po drodze, ale chcemy wygrywać. No, ostatnio to zrealizowaliśmy, ale też z przeciwnikiem no, jeden z dwóch najmocniejszych, także to również cieszyło. Dzisiaj wygrywamy. Przed nami 3 mecze. Ten najbliższy, z tego co tak szybko można wywnioskować po tych dzisiejszych wynikach, jakie padły, bardzo istotny dla jakby, no, przebiegu rywalizacji w tej naszej grupie. W jaki sposób będziemy mieli udział no, w decyzjach tego, co się wydarzy. Nie ma co tutaj ukrywać. Gramy o zwycięstwo bezwzględnie. Ja mówię zespołowi, że każde kolejne właśnie zwycięstwo gdzieś tam pokazuje, że jednak dużo w tym zespole jest dobrego. To będziemy chcieli wykorzystać w przyszłości, bo myślę, że szkoda by było tego nie wykorzystać. No cóż, no na razie tyle. Powoli będziemy dobywać do tego meczu bardzo zapewne ciekawego z Podhalem. Szkoda, że nie na arenie, bo ta arena jednak jest dla nas bardzo istotnym miejscem. No ale cóż, taka jest historia. Czwarty zaczynają się Mistrzostwa Świata, także my pojedziemy w sobotę do Zamościa, zagramy nie na wyjeździe, ale na neutralnym stadionie z Podhalem. Myślę, że również bardzo ciekawy mecz, także wszystkich zapraszam. Stawka meczu stała się naprawdę bardzo, bardzo duża. No szkoda, że interesująca dla nas, ale to już za nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie głosu trenera Chełmianki Artura Bożyka. Jeśli chodzi o początek meczu, to była bardzo duża szansa, żeby wejść na prowadzenie, bo to my stworzyliśmy tą pierwszą sytuację, w której podjęta została zła decyzja. W jaki sposób powinny przebiegać procesy decyzyjne, pokazała bramka, którą zdobył Motor. Nadarzyła się okazja do oddania natychmiastowego strzału, zawodnik nie kalkulował, zrobił to znakomicie. Nam tego zabrakło, szukaliśmy innych rozwiązań i myślę, że tutaj przeciwnik rzeczywiście pokazał wyższość, jeśli chodzi o taką jakość i szybkość tych takich procesów decyzyjnych. Przerwa była czymś dzisiaj bardzo ważnym i dzisiaj też wydarzyło się dużo dobrego, bo rozmawialiśmy o tym, by zrobić
tutaj coś niezwykłego. Wrócić do gry z motorem, przegrywając 2-0, a potem zawalczyć o zwycięstwo. Bardzo nam zależało, żeby to nie było po prostu sztuczne i plastikowe. I doczekaliśmy się. Wróciliśmy do sytuacji 2-1, a zaraz potem miała miejsce jedna z bardziej efektownych akcji naszych. Zagranie Kamila Kocoła do Damiana Szpaka, który znakomicie odgrywa piłkę do podpierającego go Michała Jafira, który oddaje strzał. Niestety piłka mija minimalnie słupek. Myślę, że gdyby w tamtym momencie padła bramka i byłoby 2-2, publiczność, która tutaj dzisiaj odwiedziła stadion, bardzo długo by rozmawiała o tym meczu, ale nie będzie rozmawiać, bo o tym, że na początku mogliśmy zachowywać się lepiej. Więcej odwagi, więcej wiary w siebie powinno być w tych fazach finalizacji. Duża liczba strzałów przez nas oddawanych, chociaż moim zdaniem zbyt mała. Kilka razy można było jeszcze bardziej odważnie rozwiązywać sytuację, ale to widocznie musimy zespół musi, zawodnicy muszą nad tym pracować, a mają tego świadomość, także myślę, że to, co dzisiaj się tutaj wydarzyło, w jakiś sposób ich ubogaci i pomoże im lepiej grać w piłkę, lepsze decyzje podejmować. Gratuluję Motorowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zadawanie pytań. Jeżeli nie ma pytań, to dziękuję.